Kolejny odcinek z serii Zacznij z Django. Dzisiaj zajmiemy się wartościami inicjalizującymi formularz. Tutaj zobaczcie w pliku views.py zakomentarzowałem sobie wszystkie funkcje, które wcześniej stworzyłem, nad którymi pracowałem i zdefiniowałem nową funkcję, coś takiego jak render initial data. Zadeklarowałem sobie formularz, tak, w ten sposób. Dodatkowo mamy kontekst, no i tutaj akurat będziemy zwracać, renderować ten plik produkt utwórz.html, więc to się zmieniło. Dodatkowo, jeżeli przejdziemy sobie do pliku urls.py, to też zobaczycie zmiany. Jeżeli chodzi o import widoków, no to te dwa widoki na razie sobie zakomentarzowałem. Produkt opis widok, produkt utwórz widok. Tak samo sobie tutaj w URLs patterns dwie ścieżki sobie też opatrzyłem komentarzem, one nie są brane pod uwagę, ale dodałem nową ścieżkę path inicjalizacja render initial data, czyli korzystam z tej funkcji, którą przed chwilą zadeklarowałem. Ona tutaj jest właśnie zaimportowana z pliku widoki, czyli views.py. No, przejdźmy sobie do pliku views.py i tutaj zadeklarujemy pewien słownik, który będzie właśnie nazywał się initial data, tak, w ten sposób. No i tutaj damy nazwa, czyli tutaj będzie nazwa mojego pola dla formularza, no i możemy wpisać cokolwiek, to jest moja nazwa, tak. Dodatkowo możemy dać tutaj jeszcze w formularzu kolejny argument i dać initial i wpiszemy, że tam jest initial data, tak? Zapiszemy to i sprawdźmy moją stronę, moja stronka. Wpisaliśmy tutaj w adresie URL inicjalizacja i zobaczmy, że mamy wartość inicjalizacyjną dla pola w formularzach, nie? Zauważmy, że teraz pracowaliśmy na formularzu dla modelu, a nie na czystym formularzu Django. To jest produkt form, jak sprawdzimy w formularzach, ten produkt form był tutaj, czyli to jest właśnie formularz dla modelu Django, a ten nowy produkt form, przypominam, to był właśnie czysty formularz Django. No, w tej chwili pracowaliśmy na produkt form. Jeżeli byśmy zmienili na czysty formularz Django, czyli nowy produkt form, praktycznie nic by się nie zmieniło. Teraz co chciałbym zrobić, to tak naprawdę za pomocą formularza zmodyfikować obiekt, który gdzieś tam jest zlokalizowany w bazie danych. Więc na początku sobie tą zmienną OBJ zadeklaruję. Następnie wezmę sobie produkt.object, czyli przechwycę ten obiekt z bazy danych. Object get i tutaj damy ID na przykład, no, 1 ID naszego obiektu z bazy danych. No i co musimy zrobić, to damy coś takiego jak instance i coś ma być równe OBJ, nie? Czyli ten przechwycony obiekt z bazy danych. Sprawdźmy stronę. No i rzeczywiście, jak odświeżyłem sobie stronkę, to tutaj już dane z opisu i cena została wyświetlona dla obiektu pierwszego. No to żeby sprawdzić jeszcze raz, to zmienimy sobie ID tego obiektu na 2. Zapiszę, przejdziemy znowu do strony, odświeżę tą stronę i zobaczcie, wyświetliły mi się dane, które związane są z drugim obiektem w bazie danych. Jeżeli chodzi o modyfikacje jakichś rzeczy w backendzie, no to raczej nie korzystamy z tych initial data. Zobaczmy, że tutaj już to jest napisane. Tak, czyli może to initial data wyrzucimy w tym momencie, zapiszę to. No i tak naprawdę w tej chwili wystarczy nam zapisać ten formularz, czyli robimy naszego ifa, już to robiliśmy wcześniej, sprawdzamy, czy nasz formularz jest prawidłowo napisany, prawidłowo wpisany, czyli form is valid. Następnie form hit save. W ten sposób i mamy sprawdzenie, znaczy zapisanie formularza. Więc zapiszemy to. No i tu powiedzmy ten drugi obiekt. Przejdziemy sobie do strony. O, widzicie? I w tej chwili już wyrzuciłem dane inicjalizujące formularz i zostały tutaj pobrane dane odnośnie nazwy dla obiektu drugiego, który jest zlokalizowany w bazie danych Django. No i tutaj mamy te wszystkie dane. Możemy na przykład zmienić tutaj cenę na 100. Albo na 1000. Opis damy sprawdzenie, czy formularz działa. No i jakaś nazwa,
nawet, że to jest jakiś, kurczę, nie wiem, opis, nie? Damy save, ale w takim razie na razie sobie tutaj usuniemy to pole e-mail, więc przejdziemy do Sublime, do Forms i tutaj zakomentarzuję pole e-mail, więc zapiszę to, odświeżmy stronę, no i zniknęło nam pole e-mail, sprawdzimy jeszcze, co możemy zrobić, a wiecie co, może na razie sobie zakomentarzuję także sprawdzanie tutaj poprawności pola opis, więc też sobie to zapiszę, jak przejdziemy sobie tutaj i odświeżę, wpiszmy jakąś cenę, 1000, opis może być, damy save. Dla potwierdzenia przejdźmy do panelu admina, tu mamy produkty, przejdźmy do drugiego produktu, bo ten produkt żeśmy modyfikowali, no i rzeczywiście zmodyfikowaliśmy te pola, czyli opis, nazwę, opis i cenę. Więc w ten sposób to się robi. OK. No i w ten sposób modyfikujemy obiekty w bazie danych. Dodajemy także dane inicjalizacyjne dla określonych pól dla formularzy. Więc pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, wcisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zostawić lajka pod tym filmikiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zacznij z Django.